Drogie i kosztowne. Budowanie imperium czy tworzenie nowego światowego ładu handlowego? To nie jest program zdominowany przez Chiny, a sposób na międzynarodową współpracę państwa środka. Chińskie macki prowadzące przez Azję Środkową do Europy, na Bliski Wschód i do Afryki, Indii i Azji Południowo-Wschodniej przebiegają przez ląd i morze, sięgając jednych z najbardziej niezbadanych ekonomicznych obszarów świata. Infrastruktura to ryzykowny biznes. Projekt, który będzie kosztował Chiny i ich partnerów biliony dolarów. Te kraje potrzebują infrastruktury, pieniądze będą napędzać ten proces. Chińska superautostrada handlowa. Cześć, nazywam się Steven Engel. Zapraszam do obejrzenia, jak kształtuje się gospodarcza przyszłość najstarszej zachowującej ciągłość cywilizacji świata. W Pekinie kształtuje się nowa dynastia wyrastająca z inicjatywy pasa i szlaku. Szybkie pociągi są jednym z symboli współczesnych Chin, tak samo jak tempo budowy sieci kolejowych. Pociągi osiągają prędkość nawet 300 km na godzinę i mogą być odbiciem ambicji stojących za inicjatywą pasa i szlaku. Wbrew mylnym opiniom niektórych osób, to nie jest program zdominowany przez Chiny, a sposób na międzynarodową współpracę państwa środka ze światowymi instytucjami finansowymi i bankowymi. Jest to więc pewnego rodzaju współpraca. Niestety niektórzy mylnie interpretują ją jako sposób Chin na promowanie swoich interesów, co drastycznie odbiega od prawdy. Podejście do Chin jest różne. Chiny dostarczają ogromną wartość, budując infrastrukturę. Te państwa desperacko potrzebują lepszych systemów metra i dróg. Zwłaszcza małe i średnie gospodarki, w których budowanie infrastruktury nie jest łatwe. Jednak istnieją pewne obawy. Miejscowe przedsiębiorstwa i osoby prywatne obawiają się, że chińskie firmy będą wygrywać przetargi. W ciągu najbliższych 15 lat świat przeznaczy około 90 bilionów dolarów na budowę infrastruktury, głównie w krajach wschodzących i rozwijających się. Jednak ta ogromna suma odpowiada jedynie 3-4% azjatyckich inwestycji w infrastrukturę. A więc mimo, że ta kwota jest bardzo duża, nie powinniśmy przeszacowywać jej wagi w kontekście inwestycji infrastrukturalnych. Najprościej mówiąc, Chiny chcą wskrzesić starożytny, jedwabny szlak, wykorzystując do tego nowoczesną infrastrukturę korytarzy ekonomicznych, dróg i linii kolejowych łączących ze sobą znaczące porty wodne i lądowe. Ale rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Współpracując z 86 krajami, trudno jest powiedzieć, które z nich nie zostaną włączone do inicjatywy pasa i szlaku. Morskie połączenia tradycyjnego jedwabnego szlaku prowadziły na zachód. Jednak biorąc pod uwagę zacieśnianie relacji między Azją i Ameryką Łacińską, obecne szlaki mogą rozchodzić się na wschód lub południowy zachód Afryki. Naprawdę trudno jest promować regionalną i globalną integrację. Początkowo była to jednostronna polityka koncentrująca się na rozwoju infrastruktury i zmniejszaniu nadpodaży w kraju, jednak to ewoluowało. Wokół budowanej infrastruktury powstaje coraz większy ekosystem. Rośnie też liczba chińskich firm, nie tylko państwowych, ale i prywatnych, które chcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Nie tylko ze względu na inicjatywę pasa i szlaku, ale również rosnące możliwości biznesowe, wynikające z inwestowania w infrastrukturę. Inicjatywa pasa i szlaku wciąż znajduje się w bardzo wczesnej fazie. Oczywiście uruchomiono już pewne projekty w Azji Środkowej oraz drogę prowadzącą do Gwadaru w Pakistanie,
ale wszystko jest na wczesnym etapie. Możemy jednak zauważyć podstawową ideę tego przedsięwzięcia, jaką jest połączenie świata z Chinami. Przywódcy Chin myślą o nim poważnie. Projekt został wpisany do konstytucji Komunistycznej Partii Chin. Niezależnie od powodzenia, inicjatywa Pasa i Szlaku będzie uważana za jedną z wielkich spuścizn Xi Jinpinga. Prezydent Xi Jinping jasno powiedział, że zamiast budowania małego ogródka na własnym podwórku, stworzymy piękny ogród pełen wspaniałych kwiatów, którym będą mogły cieszyć się wszystkie narody świata. Myślę, że Pas i Szlak jest kluczowy dla strategii Chin i Xi Jinpinga. Chodzi o historię odbudowy chińskiej potęgi i rzeczywistą wielkość jej gospodarki oraz handlu. Chiny praktycznie dorównują Stanom Zjednoczonym pod względem wielkości gospodarki, a w niektórych pomiarach nawet je prześcigają. Tak więc inicjatywa Pasa i Szlaku to historia wzrostu znaczenia i otwartości Chin. W Chinach mówimy, że mierząc wysoko osiągniesz nieco mniej, a mierząc przeciętnie osiągniesz najmniejszy możliwy sukces. Chińczycy są bardzo ambitni. Powiedziałbym wręcz, że swoją ambicją napędzają świat. 10 gospodarek stanowi prawie 70% PKB Pasa i Szlaku. Chińskie firmy nie zdobyły w nich zbyt wielu kontraktów. Zmagają się z trudnościami. Chcąc konkurować z koreańskimi, japońskimi, amerykańskimi, europejskimi czy lokalnymi indyjskimi bądź tureckimi firmami budowlanymi, chińskie przedsiębiorstwa będą musiały się dostosować. A to oznacza współpracę z zagranicznymi i lokalnymi partnerami. Infrastruktura budowana w Azji Południowo-Wschodniej, Pakistanie, Kazachstanie lub w każdym innym kraju powinna być przede wszystkim kształtowana przez kraj, w którym się znajduje. I to moim zdaniem jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o realizację tego pomysłu. Chiny nie powinny dyktować, jak ma wyglądać infrastruktura. To doprowadziłoby do porażki. Nowe szlaki morskie, drogi, linie kolejowe, rurociągi i porty. Chińska superautostrada handlowa nabiera kształtów. Chińskie towary pojawiają się na nowych rynkach, a światowe produkty wędrują do Chin. Już za chwilę rozważymy ryzyka i korzyści prowadzenia interesów na nieznanym terytorium. Jednym z największych wyzwań czekających Chiny podczas realizacji inicjatywy Pasa i Szlaku będzie jej opłacenie. Zakres kapitałowy projektów waha się między 4 a 8 bilionami dolarów. Ale to, w jaki sposób Chiny będą zarządzać pieniędzmi w krajach o wysokim ryzyku i słabym profilu kredytowym, stanowi jedną z największych niewiadomych. Spośród około 70 partnerów biznesowych państwa środka, dług państwowy 27 znajduje się poniżej poziomu inwestycyjnego. Z kolei 14 państw, takich jak Afganistan, Iran i Syria, w ogóle nie figuruje w klasyfikacji. Uchybienia się zdarzają. Infrastruktura to ryzykowny biznes, szczególnie w początkowych etapach. I dlatego tak ważne jest, aby w odpowiednim czasie mieć odpowiednie finanse i przechowywać je w odpowiednim miejscu. Banki rozwoju wielostronnego angażują się już we wczesnych etapach przedsięwzięcia, by zarządzać ryzykiem. Prowadzimy bardzo jasną politykę. Nasz bank jest inkluzywny. Nie nagabujemy innych narodów. Decyzje o dołączeniu podejmują suwerenne rządy. Jesteśmy otwarci i inkluzywni. Państwa, które chcą do nas dołączyć i współpracować z pozostałymi partnerami, są jak najbardziej mile widziane. Jednak każdy suwerenny rząd ma swoje własne pomysły. Zawieranie zbyt wielu transakcji międzyrządowych będzie problematyczne, ale inicjatywa Pasa i Szlaku rozwija się. W jej wczesnych etapach zawarto wiele międzyrządowych transakcji. Jednak coraz częściej są to umowy nastawione na zysk. Zawierają je między sobą nie tylko firmy państwowe i lokalne, ale także prywatne. Chińskie firmy technologiczne zaczynają poruszać się po rynkach Pasa i Szlaku,
aby wykorzystać swoją szansę na rynku konsumenckim. A jaką rolę będą odgrywać banki komercyjne? One również ponoszą ryzyko, a ich działania często są uwarunkowane polityką. Banki komercyjne, a zwłaszcza te zagraniczne, mają do odegrania bardzo istotną rolę, ponieważ zapewniają solidny proces due diligence w zakresie wyboru, weryfikacji i ostatecznie oczywiście finansowania projektów. Chińscy urzędnicy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Osoby na najwyższych szczeblach mówią, że potrzebują udziału banków prywatnych, zwłaszcza tych zagranicznych, bo nie chcą samodzielnie finansować wszystkich projektów. Nie chcą białych słoni, tylko opłacalnych inwestycji. Transparentność i dobre zarządzanie to jedne z największych wyzwań, przed którymi stanęli zwolennicy inicjatywy Pasa i Szlaku. Po zmianie rządu nowy premier Malezji wycofał część umów zawartych przez swojego poprzednika. A w krajach takich jak Sri Lanka niespłacanie długu sprawia, że projekt zbacza z kursu. Chińczycy sfinansowali duży port w Sri Lance, który okazał się bezużyteczny, dlatego musieli go przejąć. Myślę, że podobnie będzie w mniejszych, słabszych państwach. Budowanie infrastruktury brzmi dobrze, ale jeśli nie generuje ona dochodów, to nie jest wystarczająco dobra. Widać, że port Hambantota zostanie przejęty bez przeprowadzenia właściwego studium wykonalności. W rezultacie rząd Sri Lanki musiał oddać port i otaczający go teren o powierzchni prawie 67 km kwadratowych w 99-letnią dzierżawę. Indiom, które są największym krytykiem Pasa i Szlaku, chodzi również o kwestie bezpieczeństwa narodowego. Największy jak dotąd chiński projekt przebiega wzdłuż sąsiedniego Pakistanu do portu Gwadar na Oceanie Indyjskim. Chiny z dnia na dzień przejęły kontrolę nad udziałami w około 75 portach w 35 krajach. Myślę, że budowa nowego jedwabnego szlaku nie ma jedynie celów komercyjnych. Im jest się bliżej Chin, tym bardziej sytuacja staje się napięta. Indie są na to świetnym przykładem. Niektóre z krajów ASEAN martwią się, że inicjatywa ma w sobie element strategiczny. Chiny pożyczają dużo pieniędzy Kambodży i Laosowi, kupując sobie ich przyjaźń. ASEAN działa na zasadzie konsensusu. Jeśli któryś z członków martwi się na przykład o Morze Południowochińskie, może zakładać, że Laos i Kambodża, trzymając stronę Chin, będą uniemożliwiać ASEANowi podejmowanie czynności, które Chiny uznały za niedopuszczalne. Doświadczamy szybko rosnącej ekspansji Chin w regionie Oceanu Indyjskiego i regionie Indo-Pacyfiku. Rozumiemy, że Chiny postanowiły zaistnieć na wodach. Nie spieramy się z tym, ale ma to dla nas duże konsekwencje. Myślę, że bliscy sąsiedzi Chin, na przykład Indie oraz kraje, które były dominującymi gospodarkami, takie jak Stany Zjednoczone, muszą przemyśleć swoją pozycję. Niepokoić może ich potęga Chin i sposób, w jaki chcą połączyć się z resztą świata, który w mojej opinii jest zrozumiały i słuszny. A reszta świata obecnie znacznie wykracza poza tereny starożytnego jedwabnego szlaku. Globalizacja, łączność, XXI-wieczny transport i finanse. Bardzo trudno jest jasno określić finansowanie tych projektów. Nawet w takich krajach jak Pakistan wiele z tych umów nie ma jasno opisanego finansowania. Istnieją więc pewne obawy, że lokalne rządy przepłacają za chińskie umowy. Wiele chińskich pożyczek trafiło do krajów o bardzo słabych rządach. Dużym pożyczkobiorcą jest na przykład Wenezuela, ale też Sudan, Angola, Iran i Pakistan. Te kraje mogą popaść w długi. Jednak wielkim pożyczkobiorcą jest także Indonezja, Południowa Afryka i kraje Afryki Wschodniej. Myślę więc, że Chiny mają kilku dobrych i kilku złych klientów.
Można się spodziewać, że projekty powiodą się w lepiej zarządzanych krajach. Równocześnie powiedziałbym, że istnieje tendencja do skupiania się na transakcjach, które zostały zawarte 5 lat temu i dopiero wchodzą na rynek. Kiedy jest się głęboko w nie zaangażowanym, tak jak my, widzi się, że niektóre z obecnie zawieranych transakcji nie odbiegają od tych, które realizują inne duże kraje. I właśnie ta część projektu jest najbardziej ekscytująca i obiecująca, a niestety bywa pomijana. Przed operatorami portów, takich jak hongkoński Modern Terminals, rozpościera się morze możliwości. Szacuje się, że w ciągu 10 lat obroty handlowe wzrosną o 2,5 biliona dolarów, a już za chwilę wrócimy do inicjatywy Pasa i Szlaku w rozmowie z przedstawicielem APM Terminals. Jesteśmy w Shion, najstarszej z czterech wielkich stolic starożytnych Chin, domu dynastii Han i terakotowej armii. Ale co ważniejsze dla naszej podróży, jest to najbardziej wysunięty na wschód punkt starożytnego jedwabnego szlaku. To właśnie tutaj, w muzułmańskiej dzielnicy Shion, można naprawdę poczuć i dosłownie posmakować przeszłości. Duża część tutejszej ludności to potomkowie arabskich handlarzy, którzy miesiącami przemierzali jedwabny szlak, by dostać się do Chin. Chiny są największym narodem handlowym na świecie, a inicjatywa Pasa i Szlaku tylko to potwierdza. Myślę, że ogólnym celem na najbliższe 10 lat jest doprowadzenie do wzrostu obrotów handlowych o 2,5 biliona dolarów. Niektóre z tych projektów mogą być bardzo interesujące dla nas jako dostawcy usług transportowych i logistycznych. Od dekad pracuje Pan w branży przewozów towarowych. Jakie widzi Pan braki w infrastrukturze? Należy stale rozbudowywać połączenia. Nasze badania, a także wiele badań akademickich, pokazują, że wraz z poprawą połączeń transportowych koszty transakcji spadają, co ma korzystny wpływ na rozwój handlu. Z naszej analizy wynika, że poprawa połączeń o 10% zmniejszyłaby koszty handlu o 3% i zwiększyłaby obroty o 5-9%. APM Terminals powinno wiedzieć, że transportowo-logistyczny sektor morskiego giganta Maerska zawiera 78 portów w 58 krajach, z których wiele przebiega wzdłuż starożytnego jedwabnego szlaku. Na przykład w Wado we Włoszech wraz z COSCO i Qingdao Port Group współinwestujemy budowę nowego terminalu kontenerowego. Współpracujemy też z chińskimi firmami budowlanymi przy budowie nowych portów w Afryce. Widzimy więc wiele możliwości współpracy nie tylko w Azji, ale i na całym terenie Pasa i Szlaku. Jakie więc Pana zdaniem powinny być priorytety w pierwszych latach funkcjonowania tej inicjatywy? Na pewno chcielibyśmy zobaczyć większą transparentność. W dzisiejszych czasach często dowiadujemy się o nowych projektach dopiero, gdy główni gracze zawrą porozumienie. Myślę, że międzynarodowe firmy chętnie wzięłyby udział w wielu z nich. Unia Europejska ma podobne zdanie. Chiny wiedzą, że poprawa transparentności jest kluczowa dla przyszłego sukcesu inicjatywy Pasa i Szlaku. A więc na horyzoncie widnieje mnóstwo przeszkód, ale i morze możliwości. Biliony mają zostać wydane. Komu inicjatywa Pasa i Szlaku przyniesie największe korzyści? Myślę, że zaczynają zwracać się ku lepiej zarządzanym krajom, w których mogą bardziej ogólnie finansować infrastrukturę. Brazylia, RPA czy Afryka Wschodnia mają ogromne potrzeby infrastrukturalne i stwarzają szerokie możliwości. Jeśli podejdziemy do inicjatywy jako do chińskiego planu na rozbudowę infrastruktury, to nie ma ona prawa się udać. Koniec końców to pieniądze są tu największą siłą napędową. Chińskie firmy będą mogły zbudować lekką kolej miejską, na przykład w Indiach, jeśli indyjscy gracze uwierzą w to, że przyniesie im to korzyści materialne.
Tak więc w ostatecznym rozrachunku to pieniądze będą napędzać ten proces. Myślę, że najbliżsi sąsiedzi Chin i narody znajdujące się na szlaku prowadzącym do Europy będą wczesnymi beneficjentami. Mam na myśli Azję Centralną i Azję Południowo-Wschodnią. Mam wielką nadzieję, że Chiny umocnią więzy z Azją Południową, a zwłaszcza z Indiami, bo relacje chińsko-indyjskie są najważniejszymi relacjami na świecie. Mam również nadzieję, że Afryka odniesie duże korzyści z połączenia z dużym, szybko rozwijającym się rynkiem świata, czyli Azją. Prezydent Xi Jinping na pierwszym spotkaniu powiedział, że inicjatywa Pasa i Szlaku będzie łączyła się z inicjatywami proponowanymi przez wiele innych krajów. Dlatego my, jako Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, mocno wspieramy inicjatywę Pasa i Szlaku. Oczywiście, zanim zdecydujemy się na finansowanie jakiegoś projektu, musimy upewnić się, czy spełnia on nasze standardy. Do podstawowych należą stabilność finansowa, ochrona środowiska i ochrona interesów ludności lokalnej. Przed połową XV wieku, głównie z powodu wzrostu wydajności handlu morskiego, ale także sprzeczek pomiędzy uczestniczącymi w nim państwami, oryginalny lądowy jedwabny szlak zaczął się rozpadać. Mniej więcej w tym samym czasie znajdujące się za moimi plecami zakazane miasto stało się domem chińskich cesarzy na kolejne 500 lat. Odbudowa starego szlaku świadczy o odrodzeniu się Chin jako globalnej potęgi handlowej. Inicjatywa Pasa i Szlaku jest bez wątpienia ogromnym projektem. Infrastruktura łącząca Chiny ze światem za pomocą dróg, kolei, mórz i rurociągów pochłania biliony, ożywiając starożytne szlaki handlowe biegnące przez Azję Środkową do Europy, Afryki, na Bliski Wschód, do Azji Południowo-Wschodniej i Indii. Ta ambitna modernizacja przerodziła się w swoisty ekosystem. Nasz program zaczynamy w Bombaju, znanym jako Brama Indii, a więc symboliczne wejście do największej demokracji świata. Indie nie popierają chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Te dwa kraje mają ogromną gospodarkę i razem stanowią 1/3 światowej populacji, ale mają także długą historię wzajemnej nieufności. Myślę, że irytacja Indii jest zrozumiała. W końcu ich ogromny sąsiad rozwija się bardzo szybko. Szczerze mówiąc, Chiny wyprzedziły Indie w wielu aspektach. Rozumiem więc, że Indie są tym zdenerwowane. Nie chcą, aby Chiny planowały azjatycką infrastrukturę, jednak mogłyby na tym skorzystać. Wiele krajów, które zaangażowały się w inicjatywę Pasa i Szlaku, na przykład Sri Lanka i niektóre republiki Azji Środkowej, ryzykują zadłużeniem. Naszym zdaniem Pakistan, Malediwy i Sri Lanka mogą popaść w ogromne długi. Zawsze obawiali się Chin, ponieważ dzielą wspólną, sporną granicę. Obawiali się także Pakistanu. W odniesieniu do inicjatywy Pasa i Szlaku myślę, że najbardziej będą niepokoić ich inwestycje na terenach sąsiednich krajów, bo to w nich tradycyjnie mają swoją strefę wpływów. A więc na przykład powstanie linii kolejowych w Nepalu, portu w Bangladeszu czy w Sri Lance, bądź inwestycje w CPEC. W epicentrum sprzeciwu Indii znajduje się największy pojedynczy projekt inicjatywy Pasa i Szlaku – chińsko-pakistański korytarz gospodarczy, który łączy jedno z najbardziej wysuniętych na zachód miast Chin z Morzem Arabskim, wiodąc przez sporne terytorium Kaszmiru. CPEC jest największą pojedynczą składową Pasa i Szlaku, bardzo ważną dla Pakistanu. Chiny w stosunkowo krótkim czasie zmniejszyły na przykład niedobór elektryczności, z którym borykał się Pakistan. Dlatego jest to tak ważne dla Pakistańczyków. Ale jest to równie ważne dla Chin, ponieważ Pakistan jest ich wieloletnim sojusznikiem. Stanowi odcinek kontrolny dla Indii i zapewnia im dostęp do Morza Arabskiego.
Graniczy również z wrażliwym obszarem Chin, jakim jest prowincja Xinjiang. Dlatego obu stronom zależy, aby inicjatywa się powiodła. Jeśli przedsiębiorstwo komercyjne dokona nieopłacalnej inwestycji, zaakceptuje jej skutki i ruszy dalej. Natomiast rządy muszą mieć na uwadze nie tylko kwestie finansowe. Na przykład władze Sri Lanki musiały oddać w 99-letnią dzierżawę port, który znajduje się bardzo blisko granicy z Indiami, tuż obok głównego międzynarodowego szlaku transportowego. A rząd Pakistanu zainwestował ponad miliard dolarów w port Gwadar, który nie ma szans na odniesienie sukcesu finansowego. Te kraje zyskały porty handlowe, które w dłuższej perspektywie mogą mieć również inne zastosowania. Dług Dżibuti wobec Chin jest ogromny, a ponadto część jego terytorium zostało przekształcone w chińską bazę wojskową. Niektóre z przedsięwzięć mają charakter strategiczny. Na przykład chińsko-pakistański korytarz gospodarczy nie jest posunięciem ekonomicznym. Budowanie przejścia przez Himalaje, aby dostać się z Chin do Pakistanu, nie jest praktyczne. Dlatego wygląda na strategiczną decyzję Chin. Rozumiem, dlaczego Indie martwi, że zostaną otoczone przez Chiny. Jeśli połączylibyśmy ze sobą wszystkie indyjskie tory kolejowe, okrążyłyby one kulę ziemską 1,5 razy. Oficjalnie korzysta z nich 8 miliardów pasażerów rocznie. A jeśli dodamy do tego wszystkich, którzy podróżują nimi za darmo, będzie ich znacznie więcej. Tutaj, w węźle komunikacyjnym Bombaju, w godzinach szczytu, 7 tysięcy osób wsiadło do pociągów przeznaczonych na zaledwie 1700 pasażerów. Widzę, że nastroje w Indiach się zmieniają. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych inwestuje na przykład w metro w Bombaju. Jest to przykład współpracy dotyczącej indyjskiej infrastruktury, która mogłaby zaistnieć niezależnie od inicjatywy pasa i szlaku. Inicjatywa pasa i szlaku została tak entuzjastycznie przyjęta przez wielu sąsiadów Indii, zwłaszcza Sri Lankę, Nepal i Pakistan, po części dlatego, że Indie nie zapewniły odpowiedniej łączności ze swoimi sąsiadami. Handel między Indiami a Pakistanem jest minimalny z powodów historycznych. Indie nie były również w stanie rozwinąć żadnej znaczącej infrastruktury i połączeń z Nepalem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Podobnie wygląda relacja z Bangladeszem, zarówno pod względem energii, jak i transportu towarów. Dotyczy to również Sri Lanki. Bombaj wchodził w skład starożytnego jedwabnego szlaku. To tu znajduje się największy indyjski port, obsługujący prawie połowę przewozów kontenerowych w kraju. Jest również siedzibą zachodniego dowództwa indyjskiej marynarki wojennej. Można z niego wypłynąć na zachód przez Morze Arabskie, do Pakistanu i na Bliski Wschód, oraz na wschód do Azji Południowo-Wschodniej i ostatecznie do Chin. Niektóre uchybienia, takie jak przypadek Sri Lanki, nie są zaskakujące. Wystarczy spojrzeć na wielkość jej gospodarki, na rodzaj poczynionych inwestycji, a także na poszczególne projekty. Port Hambantota obsługuje jeden lub dwa statki tygodniowo. Nie jest więc zaskoczeniem, że projekt upadł. Myślę, że podobnie może skończyć port Gwadar. Położenie beneficjentów pasa i szlaku nie ma znaczenia. I tak negocjują z Chinami warunki wdrażanych projektów, ponieważ nie mają zbyt wielu alternatywnych propozycji. I to jest ogromna przewaga Chin. Zapewniają one nie tylko fundusze, ale także wiedzę pozwalającą wykonać projekty. I to jest bardzo atrakcyjny pakiet dla beneficjentów, jednak muszą oni uważać na warunki finansowe. Jednym z krajów, które zyskają najwięcej na chińskiej inicjatywie pasa i szlaku, jest Kazachstan. W jego stolicy, Astanie, znajduje się centrum administracyjne największego na świecie kraju śródlądowego, zamkniętego między Chinami a Rosją. To tu balansuje się między geopolityką a postępem gospodarczym. Astana to ultranowoczesne miasto zbudowane na bogactwach czerpanych z ropy naftowej, będące stolicą lidera Azji Środkowej. Miasto obchodzi swoje 20-lecie w dniu urodzin prezydenta kraju. Nursultan Nazarbajew rządzi Kazachstanem od czasu uzyskania niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku. Oto otwarcie Międzynarodowego Centrum Finansowego w Astanie.
To śmiałe posunięcie planowano od 5 lat, aby połączyć rynki kapitałowe regionu. Kluczowym planem polityki gospodarczej rządu jest dywersyfikacja. Chodzi o tworzenie i wykorzystanie nowych sektorów gospodarczych, zarówno w wymiarze przemysłowym, jak i usługowym oraz finansowym. Chcemy być centrum finansowym regionu i pomóc mu w rozwoju gospodarczym. Myślę, że Kazachstan jest na bardzo dobrej drodze do realizacji tego planu. Jesteśmy pierwszym krajem, który leży na zachód od Chin w kierunku Europy. Jeszcze przed uruchomieniem inicjatywy zbudowaliśmy 2,5 tysiąca kilometrów linii kolejowych, aby połączyć wschód i zachód kraju. Nasza infrastruktura okazała się przydatna, gdy uruchomiono inicjatywę. Obecnie współpracujemy z Chińczykami przy realizacji 51 projektów o wartości 28 miliardów dolarów. Nie są one jedynie związane z inicjatywą Pasa i Szlaku. Prowadzimy więc bardzo szeroką współpracę gospodarczą. Jedną z największych zalet stanowi fakt, że jesteśmy krajem tranzytowym, a to bardzo dobry sposób na zarabianie pieniędzy i zawieranie interesów. Sfinalizowaliśmy na przykład kazachską część autostrady między zachodnimi Chinami a zachodnią Europą, która liczy około 3000 kilometrów. Wydaliśmy na nią około 3 miliardów dolarów. Można nią dojechać z jednej strony do rosyjskiej granicy, a z drugiej do Morza Kaspijskiego, przy którym zbudowaliśmy port Kuryk. Ta odnoga prowadzi przez Azerbejdżan, Gruzję i Turcję do Morza Śródziemnego i dalej na zachód. Linia kolejowa ma swój początek nad Morzem Kaspijskim w Turkmenistanie, prowadzi do Iranu i Zatoki Perskiej. Zdywersyfikowaliśmy nasze trasy transportowe. Można nimi dojechać na północ, zachód oraz południe. Na kazachsko-chińskiej granicy ma powstać największy na świecie suchy port. Zostanie on wybudowany na kazachskim stepie niedaleko miejsca zwanego Euroazjatyckim Biegunem Niedostępności, czyli najdalej oddalonym od lądu punktem na oceanie. Przejeżdża przez niego prawie wszystko, co jedzie koleją z Chin na zachód. Zainwestowaliśmy w niego porówno z Chińczykami. Zbudowaliśmy kolej, która pozwala przemieścić się ze wschodnich Chin do Kazachstanu i Stambułu w jedynie 2 tygodnie. Chcemy, aby docelowo podróż trwała 10 dni. Ten region przez wieki stanowił centrum jedwabnego szlaku. Teraz, gdy odbudowujemy jedwabny szlak, tworząc drogi i linie kolejowe, Kazachstan odradza się jako kluczowe skrzyżowanie w sercu Eurazji. Jakie kazachskie sektory na tym zyskają? Po pojawieniu się komunikacji morskiej to ona stała się najważniejsza, ale obecnie komunikacja lądowa stopniowo nabiera rozpędu. Największe korzyści odniosą oczywiście branże związane z przemysłem budowlanym i przetwórstwem przemysłowym, ale także rolnictwem i przetwórstwem spożywczym. Od ostatnich 7 lat ruch kontenerowy z Chin do Europy, jadący przez Kazachstan, wzrasta 2-krotnie każdego roku. W 2020 roku nasz kraj przemierzą 2 miliony kontenerów. Kazachstan ma więc szansę zarobić około 5 miliardów dolarów na opłatach tranzytowych każdego roku. Tuż obok drogi prowadzącej do portu znajduje się to, co Kazachstan i Chiny nazywają Międzynarodową Strefą Wolnego Handlu. Podwójne miasto leżące po obu stronach granicy to strategicznie zaplanowane miasto jedwabnego szlaku, które na razie leży na ziemi niczyjej.
Podczas zimnej wojny cały ten obszar był kontrolowaną strefą militarną. Dwie wieże, które widzicie za mną, reprezentują linię graniczną. Znajdujemy się po kazachskiej stronie. Strona chińska jest prawie zagospodarowana, ale Kazachstan twierdzi, że nadrobi zaległości. Korgos jest bramą do chińskiego rynku. Uzgodniliśmy więc z Chinami, że stworzymy specjalną strefę ekonomiczną, która pomoże nam rozwinąć centrum handlowe za oceanem. W czasach Związku Radzieckiego było to prawdopodobnie wąskie gardło, ale teraz zamierzamy przepuszczać towary przychodzące z obu kierunków. Projekt zaproponowano 5 lat temu, jednak prace po stronie kazachskiej wciąż nie zostały ukończone. Niektórzy mówią, że Kazachstan będzie klamrą pasa, ale jakie wyzwania stoją temu na przeszkodzie? Jak mówiłem, wybudowaliśmy infrastrukturę. We współpracy z naszymi pozostałymi sąsiadami, takimi jak Rosja i Białoruś, stworzyliśmy również Eurazjatycką Unię Gospodarczą. Jesteśmy przygotowani pod względem zsynchronizowanych taryf celnych i kolejowych. Stworzyliśmy więc nie tylko infrastrukturę twardą w postaci 2,5 tysiąca kilometrów linii kolejowych, ale także infrastrukturę miękką, likwidując bariery handlowe. Z Kazachstanu, położonego w Azji Środkowej, przeniesiemy się do wschodniej Azji, podróżując szlakami chińskiego pasa i szlaku. Inicjatywa Pasa i Szlaku stwarza ogromne możliwości dla państw ASEANu, w których infrastruktura stanowi klucz do rozwoju gospodarczego. W Indonezji, Filipinach, Mianmie, Malezji i Tajlandii, w której się znajdujemy, projekty warte setki miliardów dolarów mają poprawić łączność. Fizyczna, wydajna łączność w kraju pobudzi handel i inwestycje. To stanowi jeden z trzonów perspektyw gospodarczych. Jestem pewien, że począwszy od przyszłego roku, wzrost produktywności wynikający z rozbudowy infrastruktury przyspieszy nasz wzrost gospodarczy. Nie budujemy lotnisk w nadziei, że sytuacja się poprawi. Ulepszamy nasze lotniska, ponieważ już teraz są zatłoczone. Dlatego też poprawiamy nasze porty i drogi. Stawiamy na budowanie infrastruktury. Robimy to również, aby promować łączność w granicach naszego kraju i poza nimi. Jak wielu jej sąsiadów, Tajlandia pokłada duże nadzieje w inicjatywie Pasa i Szlaku. Przy wsparciu Chin inwestuje dziesiątki miliardów, aby zamienić swoją wschodnią prowincję w korytarz gospodarczy. A kolejne miliardy przeznacza na projekty takie jak ten, szybką kolej z Bangkoku aż do Chin. Megastacja zostanie węzłem kolejowym Bangkoku dla szybkich pociągów jadących na północ do Chin przez Laos i na południe do Singapuru przez Malezję. Jednak ta część linii jest zagrożona. Połączy ona także trzy główne lotniska kraju ze wschodnim korytarzem gospodarczym Tajlandii. Miała być katalizatorem łączności. Nie tylko w samej Tajlandii, ale również z innymi krajami, a szczególnie z naszymi sąsiadami, takimi jak Chiny. Naturalnie więc można połączyć ją z inicjatywą Pasa i Szlaku. Utworzyłaby korytarz biegnący z Chin do Tajlandii. Każdy kraj musi pilnować swoich interesów. Musi więc się upewnić, że zaciąga opłacalne pożyczki, mając na uwadze nie tylko obecną populację, ale także przyszłe pokolenia. Wynegocjowaliśmy dwie pożyczki. Pierwsza dotyczy Tamy i wynosi 62,5 miliona dolarów, a druga rozwoju miejskiego projektu wodnego i liczy około 200 milionów dolarów.
Jesteśmy w trakcie negocjowania większej pożyczki wynoszącej 2,8 miliarda dolarów, którą przeznaczymy na ulepszenie linii kolejowej. Wyznaczyliśmy priorytetowe projekty infrastrukturalne dla Indonezji. Na tej podstawie określamy, które z projektów możemy zaproponować jako składowe inicjatywy pasa i szlaku. Największym wyzwaniem okazuje się realizacja. Na razie wykorzystaliśmy jedynie 9 z 50 projektów. Mamy więc jeszcze wiele do zrobienia. Aby otrzymać finansowanie, musimy spełnić szereg wymogów. Czy pojawia się ryzyko niemożliwych do kontrolowania kosztów? Oczywiście. Nie chodzi tylko o pas i szlak. Tak jak pani wie, Indonezja przechodzi proces reform. Wiele obecnie budowanych projektów infrastrukturalnych boryka się z problemami regulacyjnymi. Dotyczą one wydawania pozwoleń, siły roboczej, nabywania gruntów i wielu innych kwestii. Musimy rozwiązać nasze lokalne problemy, aby zmaksymalizować zyski. Kolejnym kluczowym szlakiem na chińskiej autostradzie będzie korytarz prowadzący przez Mianmę. Tamtejsze lokalne problemy budzą szereg pytań. Mianma graniczy z Chinami, Indiami i Bangladeszem, zapewniając dostęp do Oceanu Indyjskiego oraz subkontynentu indyjskiego. Obawy dotyczą wielu aspektów. Duże projekty infrastrukturalne spowodowałyby ogromne zadłużenie, a tutejszy rząd obawia się nadmiernego zadłużenia kraju i przekazania tego następnemu pokoleniu. Myślę, że to słuszne zmartwienie. Nie powinniśmy iść na całość, nie zwracając uwagi na nasz budżet. Witajcie w Mombasie. To najstarsze kenijskie miasto od wieków przyciąga kupców. Arabowie, Portugalczycy, Brytyjczycy i Indyjczycy próbowali zbić tu fortunę. Teraz swoich sił próbują Chińczycy. Zbadamy ich wielkie ambicje, pytając, czy marzenia snute w dalekim Pekinie dorównują tym na kontynencie afrykańskim. Mombasa jest postrzegana jako brama do Afryki Wschodniej. Co najmniej 5 krajów pozbawionych dostępu do morza, w tym Uganda i Ruanda, polegają na tym porcie, aby dostarczać i odbierać towary. Linia kolejowa łącząca Mombasę z Nairobi jest największym projektem infrastrukturalnym kraju od czasu uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1963 roku. Kenia zapłaciła 3,8 miliarda dolarów. Chiny zorganizowały finansowanie i zbudowały to, co jest początkiem sieci kolejowej, która pozwoli na transport ludzi i towarów w głąb serca kontynentu. Kolej skraca podróż do stolicy Kenii z ponad 8 do 5 godzin dla ładunków, które przewożono ciężarówkami. Moim zdaniem inicjatywa pasa i szlaku jest dobrym posunięciem dla regionu. Wprawdzie mam zastrzeżenie co do kosztów zbudowania połączenia kolejowego z Mombasy do Nairobi, jednak stwarza ono ogromne możliwości. Skróci na przykład czas realizacji zamówień. Tego właśnie sobie życzymy. Nikt nie może konkurować z Chinami pod względem inwestycji w infrastrukturę. Jednak gdy spojrzymy na to z perspektywy afrykańskiej lub kenijskiej, wszystkie inwestycje w naszą infrastrukturę są bardzo mile widziane, niezależnie czy oferuje je Ameryka, Chiny bądź Europa, ponieważ zwiększają one naszą konkurencyjność. Rynek istnieje, ale problemem jest uzyskanie łączności i eksport naszych produktów. Mamy więc nadzieję, że dzięki inicjatywie pasa i szlaku otworzymy się nie tylko na Chiny, ale także na wszystkie inne kraje partnerskie. Lepsze połączenia transportowe są niezbędne dla budowania regionalnej ekspansji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w 2019 roku wspólnota Afryki Wschodniej odnotuje wzrost na poziomie 6,2%. Bombaj rozwija się samodzielnie, aby sprostać wyzwaniu. Przez ten port przechodzi rocznie 1 200 000 dwudziestostopowych kontenerów.
Potencjał biznesowy jest oczywisty, ale jak na razie wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Rzeczywiście, kontenery szybciej docierają do stolicy, jednak kłopoty zaczynają się, gdy pojawiają się rachunki. Rząd twierdzi, że jest zdeterminowany, aby nie stworzyć bardzo drogiego białego słonia. Prasy drukują miliardy etykiet rocznie, a konsumenci supermarketów na całym świecie nieświadomie kojarzą niektóre z nich. Do Nairobi z Mombasy przyjeżdża codziennie 7 pociągów towarowych przewożących 150 kontenerów, a więc odbieramy w sumie prawie 1000 kontenerów dziennie. Kiedyś wszystkie przewożono jednopasmową drogą. Powodowało to między innymi ogromne korki i śmiertelne wypadki. Jednak Kenia nie rozwiązała odpowiednio problemu wąskiego gardła krajowej kontenerowej bazy w Nairobi, która jest przepełniona kontenerami, a to szkodzi interesom. Używa jej pan? Tak. Pomimo, że jest droższa? Rząd nas do tego zmusza. Logistyka jest zawsze dwukierunkowa. Można dotrzeć z Mombasy do Ruandy, a później aż do Afryki Zachodniej. Jednak w obecnej chwili żadna linia kolejowa ani droga nie prowadzi do Afryki Zachodniej. Można by z łatwością ją rozbudować. Jednakże mówiąc o konkurencyjności, mówimy także o logistyce zwrotnej, która prowadziłaby z Kigali do Mombasy, a następnie do Chin. Możemy sprawić, że dwukierunkowy przepływ stanie się konkurencyjny. Wszystkim naszym krajom zależy na eksporcie, a więc dwukierunkowej konkurencyjności. Bidco jest wiodącym producentem olejów spożywczych w Afryce Wschodniej. Produkuje również detergenty i inne produkty konsumenckie w fabrykach w Kenii, Ugandzie, Tanzanii i na Madagaskarze. Eksportuje swoje towary do 18 krajów regionu. Myślę, że nie ulega wątpliwości, że Chiny chcą wzmożyć handel. Możemy to nazwać dominacją gospodarczą. Obecnie mają przewagę konkurencyjną. Dlatego zakładają fabryki tutaj, a sprzedają swoje towary na zachodzie. Dla Afryki oznacza to więcej miejsc pracy. Czy martwi pana to, że utrzymują pozycję lidera? Nie, ponieważ Chińczycy nie eksportują do nas towarów, które produkuje nasza firma. Prawdę mówiąc, Chiny są dobrym rynkiem dla niektórych dóbr konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę populację Chin i Indii, możemy założyć, że będą potrzebowały znacznie więcej żywności. Będą importować dużo więcej produktów, które może dostarczyć Afryka. Musimy rozważyć naszą przewagę konkurencyjną i znaleźć produkty, które możemy eksportować do Chin, wykorzystując inicjatywę pasa i szlaku. Ile obecnie towarów sprzedajecie Chinom bądź Indiom? Zero. W kontrze do tej optymistycznej perspektywy często wybrzmiewają obawy, że ogromnie kosztowna infrastruktura jest sposobem Chin na wykorzystanie nowych rynków, co wpędzi kraje afrykańskie w ogromne długi. Pojawiały się również zażalenia dotyczące transparentności. Na przykład, gdy China Road and Bridge Corporation otrzymała 10-letni kontrakt na obsługę linii kolejowej bez procesu przetargowego. Afrykańskie przedsięwzięcie Pekinu opiera się więc tak naprawdę na handlu, a nie na życzliwości. Jest też nierozerwalne z chińskimi przyszłymi planami geopolitycznymi i nie tylko. Tymczasem Kenia i jej sąsiedzi widzą średnioterminową możliwość rozwoju. Jednak w dalszej perspektywie sprawy wyglądają o wiele bardziej mgliście. Niektórzy, rozważając poziom zadłużenia, zastanawiają się, czy ten układ jest korzystny dla obu stron. Za chwilę sprawdzimy, czy zwycięzca może być tylko jeden. Połowa kontenerów przyjeżdżających z Mombasy kończy swoją drogę tutaj, w Nairobi. Ale to dopiero początek wielkiej historii. Nowe rynki sięgają poza Kenię, do Tanzanii, Ugandy, Ruandy, a nawet Europy. Pytanie, czy będzie ich na to stać? Uważam, że nasi przywódcy oddają Afrykę Chinom. Myślę, że należy zachować umiar i nie zapominać o dbaniu o nasz kraj. Możemy się sporo nauczyć od Chin. Możemy też wiele zyskać. Musimy jednak robić to z umiarem, aby nie zachęcać Chin do przejęcia naszego kraju.
Chiny nie ingerują w wewnętrzne sprawy Afryki i nie narzucają Afryce swojej woli. Nie stawiają żadnych warunków politycznych, udzielając jej pomocy gospodarczej. Chiny nie dążą do uzyskania żadnych egoistycznych korzyści politycznych przez finansowanie współpracy z Afryką. Chiny odpierają krytykę dotyczącą obciążania krajów partnerskich długiem. Odpierają również zarzuty, że inicjatywa Pasa i Szlaku ma na celu wzmocnienie chińskich globalnych wpływów. Prezydent Chin utrzymuje, że inicjatywa jest narzędziem do kreowania wspólnego dobrobytu. Drogi, linie kolejowe i infrastruktura portowa są w Afryce rozpaczliwie potrzebne, więc i długi kontynentu rosną. Według China Africa Research Initiative w 2015 roku Chiny udzieliły pożyczek w wysokości około 12 miliardów dolarów, a w 2000 roku nieco ponad 100 milionów. Chińskie firmy, również państwowe, pozyskują projekty infrastrukturalne we współpracy z rządami afrykańskimi. Niektóre robią to dzięki finansowaniu z Export-Import Bank of China, inaczej zwanym bankiem EXIM, a więc państwowym pożyczkodawcą politycznym. Kenijska linia kolejowa łącząca Mombasę z Nairobi została w 90% sfinansowana z takiej pożyczki. Sądząc po ilości ładunków i przejazdów, kolej została sfinansowana z pożyczki. Niemożliwe, że SGR sam za to zapłacił. To znaczy, że mieszkańcy nie będą w stanie spłacić kredytu. Ale oczywiście musimy to zrobić. Kolejna pożyczka w wysokości 1,5 miliarda dolarów przeznaczona na budowę następnego odcinka linii jest w dużej mierze finansowana przez bank EXIM. Przedłużenie linii do Kisumu będzie kosztować 3,8 miliarda dolarów. Kenia prosi Chiny o udzielenie dotacji na połowę tej kwoty. Co więcej, poprowadzenie linii do Ugandy może kosztować kolejne 4,9 miliarda dolarów. Krytycy Pasa i Szlaku twierdzą, że te kraje zastawiają swoją przyszłość. Inwestycje doprowadzą do ogromnego zadłużenia, co poskutkuje niewypłacalnością, a to z kolei sprawi, że Chiny będą kontrolować ogromne części tych gospodarek. Nie sądzę, że to się stanie. Wszyscy mówią o dyplomacji pułapki zadłużenia. Uważają, że w ten sposób Chiny planują przejąć kontrolę nad strategicznymi aktywami. Podają przykład zadłużonego Djibouti, w którym Chiny założyły bazę wojskową. Zastanawiają się, czy mogliby przejąć port w Mombasie, jeśli Kenia nie spłaci długów. Jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ korzyści handlowe i inwestycyjne przewyższą korzyści strategiczne. Wiem, że kraje często przepłacają za infrastrukturę. Jednak w tym przypadku była ona konieczna. Myślę, że w ogólnym rozrachunku będzie korzystna dla gospodarki. A konstruktorzy infrastruktury, tacy jak chińskie firmy budowlane, widzą wiele możliwości pobudzenia zarówno własnego rozwoju, jak i krajów afrykańskich. Oto prezes firmy, która zbudowała i obsługuje SGR. Myślę, że cały kontynent afrykański ma szansę na rozwój. Mają dużą, młodą siłę roboczą, ale ich wzrost gospodarczy jest powolny, więc istnieje niewiele dobrych możliwości zatrudnienia. Sądzę, że przypomina to Chiny z lat 70. i biorąc pod uwagę nasz rozwój, Afryka skorzysta z tej szansy. Ale stały napływ chińskich firm i pracowników podsycił zarzuty, że Chiny nie dzielą się zyskiem z lokalną społecznością. Wiele z tych projektów sfinansowały chińskie banki, a wybudowały je chińskie firmy. Można więc przypuszczać, że kolejne ogromne czeki trafią do Chińczyków. A pytania o transparentność i korupcję nie znikną. Myślę, że debata dotyczy możliwości spłacenia chińskich długów. Pojawiają się pytania o to, czy niewypłacalne kraje ostatecznie wylądują w chińskich rękach. Myślę, że rządy nie powinny dawać żadnych gwarancji. Budowę, obsługę i finansowanie infrastruktury powinien przejąć sektor prywatny, ustalając cenę, która pozwoli na uzyskanie opłacalnego zwrotu z inwestycji. Look at it both ways.
W krótkiej perspektywie długi są uciążliwe, ale w długiej mają przynieść zyski. Jednak obywatele Kenii muszą płacić wysokie podatki, aby kraj mógł spłacić zaciągnięty dług. Ciekawe, że wciąż bierzemy kolejne pożyczki z nastawieniem poczekamy, zobaczymy. Niestety kraj trawi korupcja, która pochłonęła część pieniędzy. Coś, co miało być wielkim przedsięwzięciem, nie spełnia naszych oczekiwań. Wiele kwestii dotyczących tego przedsięwzięcia nie zostało wyjaśnionych. Chodzi m.in. o niektóre umowy, za które musimy zapłacić. Oczywiście plan płatności jest dość jasny, ale realne koszty poszczególnych elementów wyposażenia i budów są kwestionowane. Myślę, że umowy nie są wystarczająco transparentne, a dotyczą części infrastruktury, która stanowi blisko 5% naszego produktu krajowego brutto. Prawdziwe pytanie brzmi, czy te pożyczki są wykorzystywane we właściwy sposób na właściwe projekty, które wygenerują właściwy rodzaj dochodów dla kraju afrykańskiego. Ponownie dochodzimy do wniosku, że kraje afrykańskie powinny rozwijać się holistycznie, a nie realizować projekt za projektem. Muszą zastanowić się, jakiej infrastruktury potrzebują, do jakich projektów i jak najlepiej je sfinansować, a dopiero potem nawiązywać współpracę z różnymi partnerami, Chińczykami czy Bankiem Światowym w zakresie sposobu realizacji tych projektów. Witajcie w programie Inicjatywa Pasa i Szlaku, chińska superautostrada handlowa. Ludzie odwiedzają bazary, takie jak ten w Nairobi, w poszukiwaniu najlepszych interesów. Handel działa wszędzie tak samo. Ostatecznie nikogo nie zmusza się do zakupu. Tym samym wiele osób zarzuca rządom, że za słabo targują się z Pekinem. To nie jest równy układ. Bez wątpienia chińskie firmy zarabiają na nim bardzo duże pieniądze. Uważam, że skoro nasz rząd twierdzi, że wynegocjował najlepszy możliwy układ, to my jako kenijscy podatnicy powinniśmy zadawać trudne pytania naszym administratorom i gubernatorom, aby dociekać, jak mogli zawrzeć taką umowę. Kenijskie firmy też chcą zarobić duże pieniądze, ale niektóre sektory są sfrustrowane. Eksportujemy sporo rolnych produktów na rynek europejski. Jednak nie działamy na rynku chińskim. Kenijski rząd powinien podpisać pewne protokoły, aby wspierać naszych plantatorów w eksporcie towarów do Chin, ale nie zrobił tego. Nasze zdolności produkcyjne nie są wykorzystywane, ponieważ nie jesteśmy jeszcze w pełni konkurencyjni. Nasz rząd powinien to naprawić. Po drugie, nie zawarliśmy preferencyjnych porozumień handlowych z Chinami. Jednocześnie zarówno kenijscy producenci, jak i przywódcy popierają napływ chińskich firm do kraju. Z chęcią przyjmujemy chińskie firmy do grona naszych producentów. Produkcja jest częścią rządowej agendy Wielkiej Czwórki. Potrzebujemy inwestycji, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych, aby stworzyć silny ośrodek produkcyjny. Agenda Wielkiej Czwórki prezydenta Uhuru Kenyatty zakłada zwiększenie produkcji z 9% do 15% PKB do 2022 roku. Rozwijać mają się także rolnictwo, służba zdrowia i budownictwo mieszkaniowe. Sektor produkcji zapewnia tysiące miejsc pracy, które są niezwykle potrzebne na całym kontynencie. Na szczęście ich liczba stale rośnie. Chińczycy wprowadzają rewolucyjne zmiany w sektorach, w których uznają Afrykę za kluczową.
Bitco twierdzi, że lokalne firmy skorzystają z możliwości, jeśli afrykańscy liderzy połączą siły. Wiele osób uważa, że na pasie i szlaku korzystają jedynie Chiny. Myślisz, że zostaniecie wpuszczeni na ich rynek? Myślę, że musimy spojrzeć na Afrykę jako na kraj produkujący wartościowe towary. Dzięki temu staniemy się wschodzącym rynkiem. Czy to się wydarzy? Sądzę, że to od nas, Afrykańczyków, zależy, czy staniemy się konkurencyjni. Handel wewnątrz Afryki jest na tak niskim poziomie, że w rzeczywistości szkodzimy sami sobie. Pozwalamy Chinom, Ameryce i Europie handlować u nas bez cła. Uważam, że afrykańskie kraje powinny się zjednoczyć. My mówiliśmy o Organizacji Jedności Afrykańskiej, a inni o Unii Afrykańskiej, ale to były tylko słowa. To się nazywa NATO, czyli żadnych działań, tylko gadanie. Musimy zacząć działać. Polityka Chin wobec Afryki oddziela oficjalną politykę zagraniczną od prywatnego handlu. W kwietniu 2018 roku Pekin stworzył nową agencję rozwoju, która ma odegrać większą rolę w strategii rządowej, ponieważ rola banku Exim maleje. Chiny są często krytykowane za oferowanie pożyczek, ale to kraje afrykańskie o nie proszą. Chiny mogą marzyć o kształtowaniu relacji z krajami afrykańskimi, ale nie sądzę, aby próbowały kształtować ich przyszłość. Nie oznacza to, że interesy handlowe nie będą miały wpływu na udzielaną pomoc i pożyczki. Według niektórych chodzi o dostęp do zasobów. Chińskie firmy widzą szereg możliwości w odradzającej się gospodarce kontynentu, traktując je jako zielone światło do zwiększenia swojej obecności pod szyldem inicjatywy państwa i szlaku. Chiny widzą możliwości inwestycyjne. A jak wygląda perspektywa przeciętnego menedżera portfela i inwestora detalicznego? Czy oni załapią się na to przedsięwzięcie? Nie da się bezpośrednio zainwestować w inicjatywę pasa i szlaku, jednak można lokować kapitał w afrykańskich i międzynarodowych firmach. Środowisko staje się łatwiejsze, gdy na przykład koszt energii spada, co w rezultacie sprawia, że produkcja towarów staje się bardziej ekonomiczna. Myślę, że dla Kenii i dla całej Afryki Wschodniej jest to opowieść o zwiększeniu generalnej dostępności, która niekoniecznie dotyczy złóż minerałów czy zasobów naturalnych występujących w innych częściach Afryki. Patrzymy na to jak na pewnego rodzaju furtkę do pozostałej części Afryki, ale za to trzeba zapłacić. Myślę, że w dłuższej perspektywie zyskamy dostęp do nowych miast. Nasi obywatele będą mogli handlować i eksportować towary. Dzięki temu przemysłowe centrum Kenii przeniesie się z Nairobi do innych części kraju. Gdy powstanie już odpowiedni ośrodek przemysłowy, będziemy mogli produkować towary w Naivasha i eksportować je prosto do Mombasy. A co ze skargami? Chińskie firmy realizują duże kontrakty rządowe w Afryce, a Biały Dom obawia się o stabilność wpływów USA. Myślę, że trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Chińczycy mają przewagę, jeśli chodzi o realizację projektów w Afryce. Europejczycy mieli ją przez ostatnie 60 lat, a nie zrobili zbyt wiele. Z kolei Amerykanie zignorowali Afrykę. Natomiast Chińczycy od razu wzięli się do pracy. Tworząc lepszą infrastrukturę za niższe ceny, poważnie zaostrzyli rozgrywkę. Myślę, że realizacja projektów wyparła pomoc związaną. Można to nazwać dominacją ekonomiczną czy nawet gospodarczą kolonizacją, ale Afryka na gwałt potrzebuje infrastruktury. Ale pomoc zagraniczna obciążyła budżety obywateli, prawda? Przeszłość kręciła się wokół pomocy, a pomoc powoduje AIDS, czyli syndrom wiecznego zadłużenia, a my tego nie chcemy. Zależy nam na zwiększeniu naszej konkurencyjności i ułatwieniu prowadzenia interesów, ale musimy mieć jasność co do etyczności przyjmowanej pomocy. Potrzebujemy wsparcia ponad podziałami. Stawka jest wysoka dla obu stron. Chiny dostrzegają zdumiewający potencjał nowych rynków. Muszą jednak zastanowić się, jak je wykorzystać, by nie jawić się kolejnym kolonizatorem. Inicjatywa Pekinu oferuje wielopokoleniową zmianę.
Chiny są partnerem, ale także rywalem. Fabryki takie jak ta mogą konkurować z chińskimi firmami. Niestety nie jest to normą, a wiele z nich straciło zapał. Wybór ostatecznie należy do nich. Starożytny port w Pireusie śpieszy się, aby stać się najważniejszym portem w basenie Morza Śródziemnego i w Europie. Napędza go kluczowa rola w inicjatywie Pasa i Szlaku. Z Grecji do Niemiec i z Brukseli do Londynu zbadamy europejskie połączenia wielkiego chińskiego planu. COSCO jest jednym z największych na świecie spedytorów i operatorów portów, co stawia go na czele inicjatywy Pasa i Szlaku. Chiny nazwały Pireus głową smoka, strategicznym węzłem tranzytowym łączącym szlaki morskie i lądowe. Państwowa firma COSCO w 2009 roku na mocy 35-letniej koncesji przejęła zarządzanie nad drugą przystanią, przeznaczając miliony euro na modernizację infrastruktury i budowę trzeciej przystani. W 2016 roku pogrążona w kryzysie Grecja sprzedała pakiet kontrolny w zarządzie portu firmie COSCO za co najmniej 370 milionów euro. Firma, obiecując zainwestować w port przynajmniej drugie tyle, scementowała pozycję Pireusu w pekińskim nowym porządku świata. Port okazał się sukcesem, a Bloomberg twierdzi, że COSCO pojawiło się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Port w Pireusie w zeszłym roku obsłużył ponad 4 miliony 20-stopowych kontenerów i ich odpowiedników, co czyni go trzecim najbardziej ruchliwym portem w basenie Morza Śródziemnego i siódmym w całej Europie, według jego danych ekonomicznych. Port zaliczył wzrost o prawie 200% w porównaniu z wcześniejszą dekadą. Jego dyrektor: to w pełni konkurencyjna działalność. Każdemu zależy na poparciu przewoźników. Możemy zyskać na inicjatywie Pasa i Szlaku, ale potrzebujemy wsparcia finansowego. Inicjatywa Pasa i Szlaku oferuje szersze możliwości handlowe, co przyniesie nam zyski. Chińskie inwestycje co prawda ulepszyły port w Pireusie, ale wzbudziły również obawy, że lokalne firmy zostaną wyparte. Prawie wszystkie greckie firmy to małe lub średnie przedsiębiorstwa. Obawiają się, że ogromne przedsiębiorstwa pozbawią ich pracy. Grupy biznesowe twierdzą, że początkowa wrogość zmieniła się w akceptację i szukanie okazji. Wiele osób jest niezadowolonych, ponieważ sami chcieliby korzystać z portu. Oczywiście niektórzy twierdzą, że Chińczycy wykorzystali grecki kryzys, ale wiadomo, że każdy sięgnąłby po opłacalną inwestycję. Jest to okazja do wszczęcia negocjacji naszych inwestycji. Łańcuch dostaw i logistyka znajdują się w głębi kraju. I właśnie z tego możemy czerpać korzyści, na przykład tworząc klastry czy zwiększając obroty, aby się bogacić. Jednak wkraczanie chińskich firm do Europy podsyciło obawy o tak zwaną miękką siłę Chin i ich ambicje geopolityczne. Według danych Międzynarodowego Forum Transportowego chińskie firmy państwowe kontrolują obecnie około 10% przepustowości europejskich terminali kontenerowych. Komisja Europejska zgadza się na przyjęcie inicjatywy Pasa i Szlaku, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Chodzi głównie o dwie kwestie. Wszystkie projekty finansowane przez Chiny i inne kraje powinny być zrównoważone pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Ponadto powinny być konkurencyjne i transparentne, zwłaszcza te, w których ogłoszono przetarg. Chcemy być częścią tego projektu, ale wszystkie inwestycje muszą być rozsądne. Obawy wykraczają poza sposób realizacji inwestycji. Unia Europejska jest bardzo zaniepokojona faktem, że Chiny próbują podzielić i podbić Europę poprzez inicjatywę Pasa i Szlaku.
Niektóre kraje w środkowej, południowej i wschodniej Europie chylą się ku upadkowi, ponieważ nie podniosły się po globalnym kryzysie finansowym. Dlatego chcą skorzystać z chińskiej oferty pomocy i rozwoju infrastruktury. Te właśnie kraje są podatne na włączenie się w inicjatywę Pasa i Szlaku, co może doprowadzić do podjęcia działań wspierających Chiny na forach politycznych. Właśnie o to obawiają się europejscy przywódcy. W niektórych wrażliwych obszarach Unii Europejskiej potrzebna jest jednomyślność. Chcąc zablokować uchwały, Chińczycy muszą wpłynąć tylko na jeden rząd. Co powiedziałby pan osobom, które obawiają się, że tak ścisła współpraca z chińskimi przedsiębiorstwami państwowymi, takimi jak COSCO, wpływa na zależność Grecji? My, Grecy, potrzebujemy inwestycji zagranicznych. Moim zdaniem chińskie inwestycje są jak najbardziej mile widziane. Niemieckie czy amerykańskie również by były. Już za chwilę udamy się do Niemiec, gdzie prezes Siemensa powie, dlaczego ignorowanie inicjatywy Pasa i Szlaku stanowi większe ryzyko niż przyłączenie się do niej. Inicjatywa, która obejmuje 70% światowej populacji, niezależnie czy jest słuszna i dobrze postrzegana, powinna być traktowana poważnie. Port w Pireusie jest głównym morskim połączeniem Chin z Europą, ale ten największy na świecie port śródlądowy, znajdujący się w Duisburgu w Niemczech, jest centralnym punktem chińskich ambicji lądowych. Co tydzień przyjeżdżają tu pociągi załadowane chińskimi towarami, które włączają się w sieć transportującą zabawki, ubrania i elektronikę do konsumentów na całym kontynencie. W Duisburgu działa sieć dróg kolejowych i wodnych, która uczyniła miasto portem śródlądowym i przemysłowym węzłem komunikacyjnym. Jego historia jest silnie związana z węglem i stalą, jednak te sektory podupadają. Prezes operatora Centrum Logistycznego Duisport zaprzęga swój wagon do inicjatywy Pasa i Szlaku. Wszystko zaczęło się 7 lat temu. Pierwszy był dedykowany pociąg z Hewlett-Packard do Duisburga. Biorąc pod uwagę nasze położenie, zobaczyliśmy szansę na połączenie Duisburga z Chinami i zostanie węzłem dystrybucyjnym Europy. Od tamtej pory wartość towarów przewożonych koleją między Chinami a Europą gwałtownie wzrosła, podobnie jak liczba usług przewozowych, jak podaje Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Co tydzień do Duisburga przyjeżdża około 30 pociągów z Chin, a do 2020 roku ma być ich około 50. Obecnie podróż z Chin do Niemiec zajmuje 12 dni, ale Chińczycy planują ją skrócić do 10 dni. Szybka trasa do Europy zyskała na znaczeniu wraz ze wzrostem produkcji przemysłowej w południowo-zachodnich regionach Chin. Miasta takie jak Chongqing i Chengdu znajdują się daleko od dróg morskich. Równocześnie Duisport chce wzmocnić swoją pozycję, nawiązując współpracę z miastami i firmami związanymi z inicjatywą Pasa i Szlaku, licząc, że to przyniesie korzyści jego rodzinnemu miastu. Nawiązaliśmy partnerstwo strategiczne z China Immersion, który jest jednym z największych koncernów. Jesteśmy bardzo blisko zawarcia strategicznego partnerstwa z COSCO. Wszystkie te firmy mają bardzo konkretne zamiary, a nawiązanie partnerstwa oznacza chęć współpracy z Duisburgiem. Relacje z chińskimi partnerami otwierają przed panem nowe możliwości w Europie. Mamy globalnych klientów, musimy więc szukać nowych szlaków handlowych i optymalizować łańcuchy transportowe.
Właśnie dlatego wraz z Arkas Group, największą grupą logistyczną w Turcji, inwestujemy w lotnisko budowane w odległości 50 km od Stambułu. Dlatego również inwestujemy w Triest. Myślę, że za 3 lata stanie się on bardzo ważnym portem w inicjatywie Pasa i Szlaku, służącym południowej części Europy. Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych przekazało Bloombergowi, że wielu jej członków widzi pośrednie korzyści z poprawy logistyki napędzanej przez projekty inicjatywy Pasa i Szlaku. Jednak jedynie 30% uważa, że Niemcy mogą bezpośrednio na niej zyskać. Zrzeszenie zachowuje też pewien poziom ostrożności. Kilku z naszych głównych graczy zaangażowało się w inicjatywę. Należy wspomnieć o ryzyku i skargach dotyczących procesów przetargowych, które nie są jeszcze w pełni transparentne, inkluzywne, niedyskryminujące i zgodne ze standardami dotyczącymi przetargów na zamówienia publiczne. To ciekawe, bo Chińczycy utrzymują, że udział w ich inicjatywie jest otwarty dla wszystkich, a ich działania są transparentne, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Nie mamy wglądu w projekty i przetargi, w których mogą uczestniczyć konkurenci. Jeśli firmy niemieckie i europejskie mają uczestniczyć w inicjatywie, Chiny muszą zapewnić większą transparentność. Musielibyśmy to przedyskutować. Siemens jest jednym z głównych niemieckich graczy, którzy dołączyli do inicjatywy. W 2017 roku koncern wygenerował przychód w wysokości ponad 7 miliardów euro ze sprzedaży w samych Chinach, co stanowi około 9% całego przychodu i planuje pogłębiać te relacje. Siemens, podobnie jak Duisport, po trudnym okresie obiera nowe ścieżki rozwoju. Globalne przejście na odnawialne źródła energii znacznie spowolniło realizację niegdyś flagowego projektu Siemens Power Plants Equipment Unit. Stanęliśmy przed wyzwaniem strukturalnym. Można je pokonać wdrażaniem innowacji i znalezieniem nowych sposobów na prowadzenie działalności gospodarczej, takich jak inicjatywa Pasa i Szlaku. Bierze w niej udział prawie 90 krajów, z których większość nie ma zrównoważonej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii. Ci, którzy mają obawy co do tej inicjatywy, twierdzą, że niektóre z chińskich firm, z którymi współpracujecie, nie mają takiego samego ładu korporacyjnego pod względem standardów jak pańska firma. Czy uważa pan, że takie ryzyko jest ceną, którą warto zapłacić? Wiele osób nie zapłaciłoby tak wysokiej ceny. To dotyczy jakiejkolwiek gospodarki w jakimkolwiek kraju. Jeśli Chiny chcą odgrywać międzynarodową rolę, muszą dostosować się do standardów międzynarodowych i poradzić sobie z ewentualnymi deficytami wynikającymi z braku doświadczenia. Jesteśmy idealnym partnerem, bo nauczyliśmy się tego na własnej skórze. Postrzega pan Chiny jako rywala czy partnera Europy? Zarówno jako rywala, jak i partnera. Myślę, że dzisiejszy świat nie dzieli się na konkurentów i partnerów. Wszystko zależy od wartości, jaką można wnieść do konkretnego projektu. Chiny zawsze myślały w kategoriach długoterminowych. Uważam, że jeśli świat nie opracuje wspólnych zasad wolnego handlu i sposobów rozwiązywania potencjalnych problemów, Chiny mogą w pewnym momencie stwierdzić, że mając pod sobą 90 krajów, które zamieszkuje 70% ludności świata, mogą zastąpić WTO. Musimy być świadomi, z czym mamy do czynienia, ponieważ większość zmian w zakresie władzy gospodarczej i politycznej wiąże się z ludnością danego kraju. Inicjatywa, która obejmuje 70% światowej populacji, niezależnie czy jest słuszna i dobrze postrzegana, powinna być traktowana poważnie.
Jeśli jakakolwiek europejska firma może zyskać na chińskiej inicjatywie pasa i szlaku, jest nią Siemens. Koncern ma infrastrukturę w genach, a jego relacja z Chinami jest głęboka. Jednak ten sukces będzie należał do zdolności europejskich liderów do przekonania Chin, aby ich inicjatywa działała zgodnie z zachodnimi normami biznesowymi. To już za chwilę. Dla wielu europejskich gospodarek i firm inicjatywa pasa i szlaku może oznaczać nowe kierunki rozwoju. Otwiera ona również nowe rynki dla chińskich firm. Jednak, jak odkrywamy w tym specjalnym raporcie Bloomberga, wśród przywódców Niemiec, Francji i pozostałych członków Unii Europejskiej narasta presja. Kryzys zadłużenia w Grecji pozwolił Chinom wzmocnić połączenie morskie z Europą poprzez port w Pireusie. Jednak przekonanie europejskich ustawodawców okazuje się większym wyzwaniem. Kiedy w 2013 roku po raz pierwszy ogłoszono inicjatywę pasa i szlaku, Europa bardzo silnie ją wsparła. Myślę, że była zainteresowana możliwymi korzyściami. Jednak w 2017 roku entuzjazm zaczął słabnąć. Unia Europejska jest otwarta i chętna do współpracy z Chinami, a zwłaszcza niektóre z krajów członkowskich. Jednak, żeby do tego doszło, Chiny musiałyby zacząć działać na warunkach Unii, a przynajmniej zapewnić transparentność projektów. Większość projektów, poza tymi finansowanymi przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, ich nie spełnia. Komisja Europejska pracuje nad zaostrzeniem kontroli inwestycji i wprowadzeniem skoordynowanego podejścia w całej Unii. Obecnie mniej niż połowa państw członkowskich posiada przepisy umożliwiające wgląd w bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Naszym priorytetem jest upewnienie się, że wszystkie te potencjalne projekty zachowają uczciwą konkurencję, a rywalizacja o finansowanie spełnia europejskie normy. Unia Europejska chciałaby bardziej nadzorować chińskie inwestycje. W jakim stopniu wpłynie to na inicjatywę pasa i szlaku? Państwa członkowskie coraz bardziej rozumieją, że chcąc być otwarci na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a jesteśmy prawdopodobnie najbardziej otwartym rynkiem na świecie, musimy wiedzieć, kto i w jakim celu ich dokonuje. Pojawiają się głosy wzywające do ograniczenia głosowania jednomyślnego, aby zmniejszyć uprawnienia członków do weta, zwłaszcza w kwestiach politycznych i tych dotyczących praw człowieka. Widzieliśmy już, że poprzez korzyści płynące z inicjatywy pasa i szlaku Chiny zyskały strategiczny wpływ na pewne kraje. Wykorzystywały fakt, że budują im infrastrukturę i pomagają w rozwoju, aby czerpać korzyści w kontekście międzynarodowym lub politycznym. Na przykład Grecja i Węgry, które są dużymi beneficjentami pasa i szlaku, zablokowały wydanie oświadczenia Unii Europejskiej, które krytykowało działania Chin na Morzu Południowochińskim. Unia Europejska ostro podchodzi do chińskich inwestycji w krajach Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Chińczycy chcą zbudować transeuropejską sieć transportową, którą, jak sami twierdzą, zrealizują po europejsku. Równocześnie firmy budowlane, takie jak China Communication Construction Company i ich spółki, realizują swoje projekty w tych regionach. W rzadkim wywiadzie dla zachodnich mediów prezes CCCC Liu Qingtao powiedział Bloombergowi, że widzi potencjał w Europie pomimo zaostrzenia nadzoru nad chińskimi inwestycjami. Wybierając inwestycje, kierujemy się pewnymi zasadami. Projekt musi spełniać najwyższe standardy ochrony środowiska, korzystnie wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny kraju oraz środki utrzymania jego obywateli. Zdarzało się, że po zmianie rządu nasze projekty były wstrzymywane i ponownie analizowane. Dopóki będą korzystne dla wszystkich, dopóty będziemy je realizować. Niektóre media sądzą inaczej, ale myślę, że wynika to z braku zrozumienia. Unia Europejska wciąż nie podpisała się oficjalnie pod inicjatywą pasa i szlaku. Jej obawy dotyczą transparentności procesów przetargowych związanych z kwestiami środowiskowymi. Czy według pana są one uzasadnione?
Musimy promować wzajemne zrozumienie i w tym zakresie współpracować z zachodnimi, a w tym europejskimi firmami. Jeśli zacieśnimy współpracę, wzrośnie również transparentność. Pracujemy z Europą nad wieloma projektami. Jak reaguje pan na zarzuty korupcji i oszustwa, które padły pod adresem pana firmy i niektórych jej projektów związanych z inicjatywą Pasa i Szlaku? Nie pozwalamy na korupcję, bo wiemy, że ona nie prowadzi do zrównoważonego rozwoju firmy. Jako spółka giełdowa podlegamy nadzorowi rynkowemu. Jeśli dojdzie do korupcji, firma będzie skończona. Krytycy inicjatywy Pasa i Szlaku wskazują na brak transparentności niektórych projektów. Mówią także o braku zatrudniania lokalnej siły roboczej i wspominają o tym, że wiele beneficjentów pogrążyło się w długach. Czy według pana jest w tym trochę racji? Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że projekty staną się bardziej transparentne w miarę postępów inicjatywy Pasa i Szlaku. Jeśli chodzi o kwestie zadłużenia, niektóre kraje zaciągnęły relatywnie wysokie długi. Nie sądzę jednak, aby to było coś strasznego. Oczywiście tak długo, jak gospodarka danego kraju będzie rosła na tyle, aby je spłacić. Ważne jest, aby rozważyć, czy projekty finansowane z długu będą pozytywnie wpływały na rozwój gospodarczy kraju. Oczywiście uważam, że kraje rozwinięte powinny oferować pomoc finansową krajom, które nie mają możliwości rozwoju. Jeśli chodzi o siłę roboczą, to w obecnych projektach zagranicznych mojej firmy na każdych 10 obcokrajowców przypada jeden Chińczyk. Koszt pracy chińskiego pracownika jest znacznie wyższy niż miejscowego. Wiele krajów rozwijających się wciąż nadrabia zaległości, a koszt ich pracy jest niższy od naszego. Dlatego jako firma chcemy zatrudniać lokalnych pracowników i zmniejszać odsetek chińskiej siły roboczej. Zarówno dla Europy, jak i Chin, inicjatywa Pasa i Szlaku stwarza ogromne możliwości biznesowe. Jednak zbyt często brak transparentności podsyca obawy wynikające z faktu, że w projekty zaangażowanych jest wiele dużych państwowych chińskich firm. Chiny muszą zrozumieć, że niekoniecznie wszystkie kraje podzielają ich wizję inicjatywy Pasa i Szlaku. To bardzo istotne, ponieważ Pas i Szlak jest obecnie flagowym programem międzynarodowym prezydenta Xi Jinpinga, który został wpisany do chińskiej konstytucji. Natomiast społeczność międzynarodowa powinna rozważyć, w jaki sposób może dołączyć do inicjatywy Pasa i Szlaku przy zachowaniu międzynarodowych standardów. Powinniśmy przedstawić wiarygodne, alternatywne propozycje, które utrzymują wysokie międzynarodowe normy dotyczące transparentności, trwałości projektów oraz standardów pracy i ochrony środowiska, na których tak bardzo nam zależy. And have the labor and environmental standards that we care so deeply about. Europejscy przywódcy starają się zachować otwartość wobec potencjalnych możliwości związanych z chińską inicjatywą Pasa i Szlaku. Jest jednak jasne, że uzyskanie pełnego wsparcia Unii Europejskiej będzie wymagało od Pekinu przełożenia retoryki na rzeczywistość, zwłaszcza w kwestii transparentności, zrównoważonego rozwoju i inkluzywności. Niektóre europejskie firmy z niecierpliwością oczekują na dywidendy, ale do tego potrzeba jeszcze wielu lat. Tekst polski Agata Kapelańska, czytał Maciej Więckowski.